Witam serdecznie w kolejnym odcineczku, kolejnym vlogu. Chciałem wam pokazać tak naprawdę mój nowy taki nabytek. Kupiłem sobie takie małe badziewie, używane oczywiście, bo mi jest nowe, niepotrzebne, bo on u mnie będzie praktycznie więcej stał niż roju, ale pokażę wam na co chodzi. Taki rębaczek elektryczny z... Ale zobaczycie. Nie wiem, widać. Tupa widać. Nie widać. Ale ogólnie jest z zębatką frezową. Czy jak to się mówi, frezowy. Silniczek indukcyjny. To jest używane. Kupiłem to z Olixa. Od pana, nie wiem jakiego, ale jakiegoś gościa. No i co? No chodzi, chodzi. Tutaj lekko jest popękane, ale to tak jak mówię, no używane, koszt 470 zł z przesyłką, czyli nieźle. A mam do gałęzi takie, no i to przyjmuje gałęzki, no takie jak to widać, nie? No takie dwa palce, no. Czyli gdzieś 4 cm, no takich już nie tnie, takich już nie tnie, czyli na kciuka to nie tnie. No mam trochę długie palce, to ten. No zobaczcie jak to wygląda, to nie, zaraz zobaczcie. Dobra, załączamy dziada i... Takie duże kawałki do wędzenia dostały. Czeresieńki do mózgu. Thank you.
Tu jest łącz, wyłącz, jak się zablokuje to prawo, lewo, tak to wygląda. Takie te robię, jak wam pokażę zaraz, co ja wyciągnę wam. O, to takie duże, to wiadomo, że rzucę tu. O, takie robię. I powiem wam tak, to obecnie i tam mam zwykły piec do palenia. I rzucę na ciepłą wodę będzie. Tak normalnie musiałem to spalić, a tak co z tym zrobię. A tak ładne takie ząbeczki, piękne. I już, cefy, nie? Dobra. Tak jak mówię, małe gubienko. Będzie potrzebne raz w roku, że jak będę przycinał drzewka owocowe, no to i porobacie. Trzymajcie się i do zobaczenia na następnym filmie. Hej!